Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam recenzję podkładu polskiej marki Glam Shop. Podkład klasyk w kolorze Alabaster 1 i Ciepły 1. Mam go od kiedy tak naprawdę wyszła jego premiera, więc jeżeli jesteście zainteresowani moją opinią, to oczywiście zapraszam Was na dalszą część tego filmu. A teraz powiem Wam, dlaczego kupiłam akurat te dwa kolory, ponieważ sama założycielka marki, Hania, powiedziała w filmie, oczywiście z recenzją, z pokazaniem tego podkładu, że Alabaster 1, jego kolor, został inspirowany podkładem bardzo jasnym z L'Oreal Infallible 005 Pearl. A ten ciepły jeden jest inspirowany kolorem bardzo znanego Bourjois Healthy Mix koloru 51, który ja używam już bardzo długi czas. Ja używałam tamten podkład z Bourjois 51 jeszcze przed tym, zanim oni wydali tą nowszą wersję, którą mamy w tej takiej bardziej prostokątnej butelce niż w tej takiej okrągłej, szklanej. I wiem, jak się zachowywał tamten podkład, bo on po prostu w latem był idealny, ale już jak była zima, to on trochę mi ciemniał i odcinał się od szyi, dlatego ja stwierdziłam, że kupię sobie ten Alabaster 1, przetestuję sobie, ja wiedziałam, że on będzie dla mnie za jasny, ale wiedziałam, że jeżeli ten podkład mi się sprawdzi, a będę mieć jego dwa, to będę sobie mieszać i będę mieć po prostu swój idealny kolor na daną porę roku w proporcjach takich, jak sobie sama oczywiście wymieszam. No i tego podkładu będę mieć więcej i oczywiście starczy mi na dłużej. Sam podkład jeden kosztuje 49 zł. I oczywiście można go kupić na stronie Glam Shop. A teraz zapraszam Was na prezentację, jak ten podkład wygląda z bliska, jak wygląda po oksydacji, jak wygląda ta moja mieszanka, którą sama sobie stworzyłam i moje po prostu przybliżenie twarzy, jak ona wygląda, jak on się łączy z innymi produktami, które nakładamy na twarz, bronzerem, różem i tak dalej, więc zapraszam Was. Na twarzy mam już nałożone podkłady i moją mieszankę, czyli tak, tutaj mam nałożony Alabaster, tutaj mam nałożony ciepły jeden, a tutaj przy kąciku ust mam nałożoną mieszankę, z tym, że duża kropla to był właśnie podkład Alabaster, a taka obciupinka to był ten ciepły jeden. One już troszkę zastygły i trochę już siedzą na tej mojej buzi i ja będę chciała je przeciągnąć, żeby zobaczyć, czy one pracują, żeby Wam pokazać, że one jeszcze pracują i można gdzieś tam z nimi popróbować. Jeszcze można delikatnie rozetrzeć. Widzicie, granice można trochę porozcierać, czyli jeszcze tam nie zastygł tak dobrze. Jest taki właśnie, że można z nim pracować. Teraz ten Alabaster rozcieram tu granice. Ale już ładnie, ładnie siedzi w tych niektórych miejscach. Czyli tam, gdzie dałam go, zesłoczowałam mniej, to siedzi dobrze. Nie chce się ruszyć ze skóry. I teraz ten ostatni ciepły jeden. I tak wyglądają po roztarciu. A teraz dla porównania nałożę Wam tutaj obok ciepłego jeden, który już zastygł, Alabaster, jak wygląda na świeżo, i tuż przy uchu ciepły jeden, również jak wygląda na świeżo. Alabaster. Taką ociupinkę, naprawdę ociupinkę nałożyłam na palec i przyciągam na szyję. I tak wygląda Alabaster. A mamy go tutaj, jak on nam zastygł. No jest różnica. I teraz ciepły jeden. Alabaster przy tym ciepłym jeden to faktycznie wygląda jak taki biały, ale Hania mówiła, że jest on bardzo, bardzo lekko żółty. O. I tak się prezentują na świeżo. Jeszcze raz przypominam, tutaj mamy Alabaster, Alabaster, ciepły jeden, ciepły jeden. I moją zastygniętą mieszankę obu tych podkładów, tylko że z tego w proporcji takiej, że alabastru jest więcej,
a ociupinka jest tego ciepłego jeden. A teraz płynem micelarnym z Bielendy pokażę Wam, jak wygląda zmywanie tego podkładu. Czy łatwo go zmyć, czy trudno go zmyć. Dobra, i zmywam płatkiem kosmetycznym. No prawie, że bez problemu bym powiedziała, jak on zastygł. Z tym, że no trochę się on rozmazuje, to musicie nie nalewać aż tak dużo płynu micelarnego, tylko tak ociupinkę. Ładnie zmył płyn micelarny. Zaraz zobaczymy, jak zmyje mi to, co jest świeże, co jeszcze nie zastygło. Okej, to co mi nie zastygło. Hopsa, hopsa. O, praktycznie bezproblemowo. Płynem micelarnym to mi wszystko tutaj zeszło. Wyszło nam słoneczko, więc zobaczycie podkład, jak on się zachowuje w słońcu, a nie tak w takiej pogodzie, wiecie, szaro, buro i ponuro. Biorę sobie alabaster, dwie pompeczki. Nałożymy teraz sobie gąbeczką z jednej strony, oczywiście glamową, i pędzlem starym z Glam Shopu, początki Glam Shopu, bo jeszcze mam taki pędzel bardzo fajny. I jedna pompka ciepłego, jeden. Mieszam to sobie dzióbkiem. W sumie taka mieszanka to mi by starczyła praktycznie na całą twarz i na szyję. Więc sobie tutaj chciałabym połowę twarzy pokryć gąbeczką, a połowę twarzy pokryć właśnie pędzlem, żeby pokazać, jak ten podkład się zachowuje. Dobrze, i tutaj nakładamy gąbeczką. Muszę Wam powiedzieć, że te gąbki, ta gąbeczka z Glam Shopu w porównaniu do gąbki Blended, którą ostatnio używałam do filmu, jest tak dobra, nie pije tyle podkładu, ma taką bardzo delikatną tą swoją porowatość, te pory tej gąbeczki są bardzo malutkie i ona naprawdę pije mało podkładu. Oczywiście gąbka i pędzel są zmoczone i wytarte z nadmiaru wody o ręcznik kuchenny. To, co jest przyjemne w tym podkładzie, to to, że on jest taki niewyczuwalny na skórze, taki delikatny, ma dobre krycie, bo widzicie, ja mam tutaj grudki czerwone i już je zamaskował. Na razie wyglądam jak taki duszek, ale uwierzcie mi, jak to wszystko zoksyduje, czyli woda, która jest w podkładzie, wyparuje nam do otoczenia, to on będzie oksydować, czyli zmieni swój kolor, stanie się ciut ciemniejszy. Tak się prezentuje na tej stronie nałożony gąbeczką, a teraz nałożę tym pędzlem, oczywiście z Glam Shopu, to jest stary pędzel, już go nie ma, Glam Brush T14. Takie troszkę a la jajeczko, z jednej strony lekko ścięty, bardzo fajny stary pędzelek syntetyczny, milusi z Glam Shopu. I nakładam tą swoją mieszankę, którą mam tutaj na dłoni, również pędzelek jest mokry, zwilżony raczej. Ja zawsze staram się nałożyć tam podkład więcej, gdzie moja skóra wymaga mocniejszego krycia. To sobie trochę łączę w tym miejscu, gdzie odcięłam jakby gąbką sobie tą twarz. Jeżeli nakładacie podkład pędzlem i mieszacie sobie dwa podkłady na dłoni, to ja Wam radzę nie mieszać tego pędzelkiem, tak jak robiłam to dzióbkiem gąbeczki, bo pędzel tego dobrze nie wymiesza i nałożycie sobie ten podkład w ciapach na twarz. Ja użyłam tutaj do mieszania tego takie akcesorium po prostu do paznokci, takie metalowe. I przenoszę sobie oczywiście teraz już moją wymieszaną mieszankę, ale też nie za dużo. Lepiej tak dokładać niż od razu, wiecie, za dużo pasnąć na twarz. I sobie tu dokładam. On już widzę, ładnie zaczął oksydować, czyli ja już zaczęłam wyglądać po prostu bardziej naturalnie. Dobra, szyja, która teraz wygląda najgorzej, bo po prostu bardzo mi się ostatnio popsuła. Niedługo będę nagrywać, dlaczego tak się stało, po czym tak się stało. Dobra, nakładałam pionowymi ruchami, teraz trochę bocznie. Zabieram jakby nadmiar tego podkładu. I będę to samo robić, jeżeli już wyczuję, że mam bardzo mało produktu na pędzlu, to będę jakby doklepywać, tak jak wklepujemy podkład gąbeczką. O, takie ruchy po prostu.
żeby to wszystko ładnie weszło po prostu w pory. Ok, mam już nałożony podkład na całej twarzy i teraz moje jakby takie spostrzeżenia. To tak, ta strona, gdzie był on nałożony gąbeczką, wygląda zdecydowanie bardziej jakby naturalnie i tak lepiej to jest wtłoczone w pory, to co ja widzę. Z tej strony, gdzie było nakładane pędzlem i mimo wszystko było doklepane, ja widzę po prostu smugi, takie niedociągnięcia. Zaraz zobaczymy, czy jak on troszkę poleży na twarzy, czy będę mogła popracować i jeszcze dociągnąć, po prostu nie dołożyć, a dociągnąć to, co już jest, a nie jest dobrze właśnie porozciągane do linii włosów. I widzę po prostu pociągnięcia pędzlem. Jeszcze to, co zauważyłam, to to, że ja mam pojedyncze takie pory na nosie, które są dziurką i ta dziurka ma wgłębienie, tak? I tu, gdzie nałożyłam pędzlem, to w ogóle tej dziurki nie wypełniło i po prostu jest taka pusta, wiecie, przestrzeń. A tutaj jednak gąbeczka sobie super poradziła, bo wszedł ten produkt w pory, ale w tej dziurce nie widać napchanego podkładu, jak czasami może się po niektórych podkładach dziać taka sytuacja. Ja to w ogóle mam zabawny kolor skóry, bo zupełnie inny kolor ma moja twarz, zupełnie inny kolor ma szyja, zupełnie inny kolor ma dekolt i tu mój karczek, to właśnie on jest najbardziej opalony i dosyć zabawnie to wygląda, jeżeli właśnie mam wszystko tak poodkrywane, ale najważniejsze jest to, żeby inni nas dobrze odbierali, czyli to, co inni widzą, a to, co można zasłonić włosami, czyli karczkiem się nie przejmujemy, a to, co właśnie widzimy, czyli twarz, fajnie by było, gdyby była spójna z szyją i z dekoltem, jeżeli się da. Bo wiecie, no nie ma sensu nakładania całego podkładu równą szpachlą na szyję i na dekolt, bo to nie o to chodzi. Podkład powinien nam wyrównać koloryt, czyli coś, co my już naturalnie mamy, powinien po prostu go wyrównać. Czekamy sobie, aż ten podkład dalej będzie oksydować, a ja Wam coś powiem odnośnie recenzji. Ja bardzo lubię recenzje osób, które są mniej znane na YouTubie i najczęściej szukam takich recenzji produktów i szukam produktów za jakiś czas, czyli nie od razu jak jest boom, że wychodzi dany produkt i wszyscy robią recenzje, tylko szukam właśnie mniej znanych YouTuberek. Dlaczego? Po pierwsze, mniej znana youtuberka kupi ten podkład sama i nie będzie dawała takiej zbyt pozytywnej recenzji, jak być może osoby, które dostały paczkę PR od firmy i w głowie jest coś takiego, że te osoby idealizują po prostu ten produkt. Nie, że kłamią, po prostu idealizują. To jest coś takiego, jakbyście miały coś o swojej koleżance powiedzieć złego czy o przyjaciółce. No to macie, że jednak coś powiecie, ale zaraz zaczynacie chwalić. No bo to jest takie normalne, naturalne u nas kobiet. A ja szukam po prostu takich recenzji, gdzie ktoś dłużej pracuje nad produktem, bo wiecie co, my mamy takie jako kobiety dwa takie światy swoje, że jak próbujemy nowej rzeczy i ona nam się sprawdzi, to robimy ochy, achy i zachwyty, takie nadmierna euforia, a jeżeli ten produkt nam się nie sprawdzi, to my go na całej linii skreślamy. A czasami jest tak, że coś, co skreśliłyśmy od razu, po jakimś czasie użytkowania, bo musimy się z tym produktem zaznajomić i polubić, jeżeli na pierwszym spotkaniu się nie polubiłyście, to my zaczynamy się przekonywać do danych produktów i wyciągać plusy z tego produktu, widząc równocześnie te minusy, które nam od razu dały taką negatywną emocję przy pierwszym zetknięciu z tym produktem. My często szukamy w produktach nowych czegoś takiego, co już wcześniej znałyśmy, a czasami jest taka sytuacja, że są to po prostu nowe formulacje produktów, z którymi musimy nauczyć się pracować i im bardziej poznamy ten produkt, tym bardziej się z nim polubimy. I z drugiej strony może być taka sytuacja, że jak na początku polubiłyśmy się z danym produktem,
to po jego użytkowaniu możemy zacząć widzieć te realne minusy, które nam wychodzą dopiero po jakimś czasie użytkowania tego produktu. Dobra, podkład już trochę posiedział na twarzy, więc ja zobaczę, czy on jeszcze pracuje, czy go jeszcze można przyciągnąć ewentualnie gąbką. Tu na gąbce jeszcze został ten podkład. Zaraz zobaczę, czy w ogóle uda mi się punktowo zbudować tutaj na tym krycie. To tak, gąbeczką zobaczymy krycie, czy da radę. A jak nie gąbką, to palcem. No, tak minimalnie, minimalnie, mini, mini. Dobra, a teraz paluchem. Chwilę poczekamy, bo teraz to się odcina, wiecie, to jest teraz jaśniejsze. I zobaczę sobie tą stronę tutaj pędzlem, te właśnie, co widziałam, te takie kreski. Tutaj, tutaj. O, przy włosach zawsze jest najciężej. I teraz zobaczę, czy da radę go w pory bardziej tu pędzlem wtłoczyć. No nie bardzo, nie bardzo. Dobra, dołożę, zobaczymy po dołożeniu. No tak czubeczkiem dałam radę jednak tutaj w te pory go wepchać, ale za to ściągnęłam podkład, który tutaj był. Więc kiepsko. Naprawdę źle to wygląda poprawione pędzlem. A zobaczymy gąbeczką? No nie, to wygląda bardzo brzydko, bardzo nieestetycznie, tak jakbym sobie podkład po prostu ściągnęła, wiecie, taki efekt jak nam maseczka podkład ściera. No nie fajnie to wygląda. No nie wiem, czy to widać dobrze tutaj, chodziło mi o tą okolicę, że jest taka siaskowana i nie wygląda za dobrze, czyli tutaj zdarty. I takie właśnie ściastkowane. Ta strona gąbeczkowa. I ta strona nałożona pędzlem. Dokończyłam makijaż, żeby Wam powiedzieć coś więcej, jak ten podkład zachowuje się z innymi produktami nałożonymi na twarz. To od razu Wam powiem, że tak. Bardzo ładnie wtapiają się w niego produkty prasowane typu róż, bronzer, rozświetlacz, sposób na pryszcza, brązowa kredka i tam, gdzie macie jakiegoś pryszcza wystającego, białą kuleczkę, nie wyciskajcie, a połóżcie sobie kropeczkę. Piegi są w modzie, więc można sobie zrobić piegi. O! Teraz pokażę Wam, jak on wygląda z bliska. Jak możecie zauważyć, moja cera jest cerą tłustą, w tej strefie T jest bardziej tłusta, na policzkach jest bardziej sucha, ale ogólnie przez ostatni czas moja skóra jest bardziej odwodniona i widać to po prostu przy używaniu tego podkładu. Sam podkład przypudrowałam na całej twarzy delikatnie pudrem z Lovely bananowym. On bardzo delikatnie matowi, więc niestety ja widzę po prostu podkreślenie faktury skóry i ta moja skóra wygląda na taką, widzicie, ściągniętą. Tutaj nie wiem, czy to widać, mam bardziej wyraźne pory. I tu delikatnie przykrył te moje grudki, no ale nie zrobił tego precyzyjnie i mam wrażenie, że ta moja tutaj zmarszczka mimiczna, ta duża, o, została podkreślona jeszcze bardziej. Z bliska bardzo widać ten podkład. On jest leciutki, ale jednak go po prostu u mnie widać. Ja chcę podkreślić, że nie ma jednego najlepszego podkładu na świecie, który by pasował wszystkim. I też w zależności od tego, jak nasza skóra się zachowuje, tak ten sam podkład może inaczej się zachowywać i wyglądać na naszej skórze po prostu lepiej. Czyli powiedzmy, że zimą wygląda lepiej, a latem wygląda gorzej. Może być taka sama sytuacja, dlatego ja namawiam po prostu do dłuższych recenzji danych produktów. Hania mówiła, że nadaje się ten podkład do cery dojrzałej, że niweluje drobne zmarszczki, wyrównuje strukturę skóry. To u mnie
czegoś takiego nie zauważyłam. Nie zauważyłam, żeby ukrył strukturę skóry. Wiem, jaki to jest efekt, bo daje mi to podkład Radiant Lift z Max Factora i faktycznie ta skóra jest taka, jakbym miała nałożoną bazę silikonową. Po prostu ta skóra jest taka faktycznie wyrównana, niewidoczne są te pory skóry tak mocno. A ten podkład po prostu mi tego nie daje i teraz ja mam tutaj takie załamanie. O tu. I po prostu widać, że tutaj będzie mi się ten podkład zbierać w moich zmarszczkach. Podkład poradził mi się doskonale w pracy, jak chodzi o noszenie maseczki, bo po prostu nie miałam tutaj zjechanego podkładu. Po całym dniu noszenia maseczki dobrze siedzi ten podkład na twarzy. Jak sami widzieliście, żeby wyglądał jak najbardziej naturalnie, najlepiej go nałożyć gąbeczką. I teraz tak, ja go używam na tyle długo, żebym mogła powiedzieć, że mi się moja cera zaczęła zapychać przez ten podkład. Te grudki, co mam, to nie. To nie wina podkładu, ale po jego używaniu zaczęły mi się pojawiać jeszcze tego samego dnia wieczorem drobne, malutkie krosteczki i zaczęłam dostawać trądziku zaskórnikowego, czyli typowo takie zaskórniki otwarte, czyli czarne, i zaskórniki zamknięte, taka kaszka pod skórą. Dosłownie jak tylko użyłam tego podkładu, no to zaczęłam dostawać. Ciężko jest stworzyć produkt, który będzie pasował do wszystkich. Ten produkt ma plusy i minusy. Podkład jest trwały, ale jego demakijaż może przyczynić się do podrażnienia naszej cery. No u mnie niestety mocno podkreślił fakturę skóry, zmarszczki i pory. A teraz takie już podsumowanie na sam koniec. Mam nadzieję, że tamta wcześniejsza część się Wam podobała. To, co jest dużym plusem tego podkładu, to to, że jest to podkład biały. Bardzo mi się podoba to, że on jest taki biały, estetyczny. Opakowanie jest plastikowe, ale to nie jest taki plastik, który jak nam spadnie, to się uszkodzi. To jest taki mocny plastik. To opakowanie jest takie wypychające produkt do góry. Czyli takie specjalne opakowanie, które pozwala nam na wykorzystanie produktu do samego końca. I ogólnie uważam, że takie opakowania są trądzik friendly, no bo nie napuszczamy tutaj brudu i bakterii do środka. Trochę ciężko go się zmywa. Najlepiej sprawdza mi się zmywanie go płynem micelarnym, tu z Bielendy, które Wam wcześniej pokazałam, i umycie twarzy pianką myjącą, na przykład z Pharmaceris, albo płynem emulsją micelarną z Cetaphilu, bo jeżeli chciałabym zrobić to standardowo, jak robiłam z każdym podkładem, robić demakijaż żelem i wodą, to on po prostu nie zejdzie, on będzie się mazać, on będzie siedzieć na tej skórze i nic się nie rozpuści. Tak najlepiej po prostu poradzi sobie z nim płyn micelarny i dopiero żel do mycia twarzy. Ten podkład może być zmywany olejami, które mają emulgator, które spowodują to, że ten podkład zacznie się po prostu pienić i zejdzie z twarzy, ale najlepiej by było, jakbyście nie używały też do tego produktów takich mechanicznie zmywających, typu jakaś rękawiczka, no bo to dalej będzie się przyczyniać do pogorszenia stanu Waszej cery. I takie moje przesłanie do wszystkich: nie wszystko jest dla wszystkich. Dlatego jeżeli ten podkład Wam się sprawdził, to go używajcie, a jeżeli Wam się nie sprawdził, to po prostu oddajcie go w jakieś dobre ręce duszyczce, która będzie się z niego cieszyła. Jeszcze chciałam podkreślić, że na wygląd podkładu wpływa wiele czynników. To, jak nasza skóra wygląda, bo jeżeli mamy grudki i kroski, tak jak ja mam teraz, to mimo że ten podkład przykryje te zmiany, to ja będę moja skóra będzie trochę wyglądała, wiecie, jak biała czekolada z orzechami. Niby skoryguje ten nierówny koloryt, ale no nie wyrówna tak faktury skóry, wiecie, no nie jest w stanie tego tak naprawdę zrobić. Dlatego najładniej podkłady wszelkiego rodzaju wyglądają po prostu na dobrze wypielęgnowanej twarzy.
albo na twarzy, która typowo tylko i wyłącznie potrzebuje wyrównania koloru, na przykład jeżeli jest czerwona w swojej środkowej strefie, no to myślę, że tutaj się on dobrze sprawdzi, wyrówna ten koloryt. I ostatni bardzo ważny czynnik, jaki wpływa na jakość podkładu, czy on nie jest właśnie za suchy, czy nie podkreśla zmarszczek, to jest położenie na podkład pudru. Ten podkład wymaga delikatnego przypudrowania, dlatego ja to zrobiłam pudrem bananowym, bo dla mnie, dla mojej skóry jest to puder najdelikatniejszy, najmniej matowi moją skórę. Unikajcie przy tym podkładzie matowienia skóry pudrem ryżowym, to nie będzie dobrze wyglądało, będzie wyglądać zdecydowanie za sucho. No i oczywiście ma na to również wpływ nasza wcześniejsza pielęgnacja. Ja nałożyłam pod oczy krem nawilżający, na całej twarzy miałam krem lekko natłuszczający z nastawieniem na nawilżenie. Więc na pewno to, że on wyszedł tak u mnie sucho, to nie była wina mojej pielęgnacji. Mam nadzieję, że moja recenzja była trafiona i że Wam się podoba. Ja zapraszam Was serdecznie na mój Instagram @kumiszta od mojego starego nazwiska. Ja dziękuję Wam serdecznie za spędzony ze mną czas i do kolejnego spotkania. Pa, pa!